A, to świetnie. I koziołki na rynku się bodą, co? Tak. No właśnie, bo w Poznaniu musi wszystko być w najlepszym porządku. Została nam tylko jedna zagadka, więc czytam dla ciebie, Oliwio, zagadkę numer 3. Przetarłaś uszy? Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Oto moja zagadka. Na dachy domów zręcznie się wspina, zdążając z miotłą w stronę komina. Stale jest czarny, chociaż nie murzyn, bo się przy pracy sadzami kurzy. Kominiarz? Pytasz się, czy odpowiadasz? Kominiarz. Kominiarz. Tak jest, to jest kominiarz dla ciebie, te oklaski. Bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Kogo pozdrawiasz, Oliwko? Moją mamę, moją siostrzeczkę, tatę, babcię, ciocię i mojego wujka. Jakie masz plany na dzisiaj? Co będziesz robić, Oliwio? Jestem u cioci i będę się z moją ciocią bawić. Aha, czyli jednak taka mała wakacyjna wyprawa w odwiedziny do cioci, tak, Oliwio? Tak. Cioci jak na imię? Tata Dorotka. To ciocię Dorotkę także od nas bardzo serdecznie pozdrów. Dobrze, Oliwio? Dobrze. Dziękuję ślicznie, gratuluję tobie, gratuluję wszystkim zwycięzcom w naszym konkursie, którzy prawidłowo odpowiedzieli na nasze konkursowe zagadki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nasze spotkanie dzisiaj wieczorem o 19:30. Nie zapomnijcie o nim, a do tego czasu życzę wam dobrego dzisiejszego wakacyjnego dnia. Jest 10:30. Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Zapraszam na porady pedagoga i psychologa. Twojego męża. Porady pedagoga i psychologa przed nami. Witam się z Państwem, Małgorzata. Dzisiaj w studio są małżonkowie, pani Monika i Marcin Gajdowie. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Witam. Chyba po rocznej takiej nieobecności jesteście ponownie tutaj z nami, prawda? Anita mówi, żeby tę galerię zabrać, teatry, żydą. Jak ta Ludwika przejęła. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że pani Monika jest pedagogiem ogólnym, specjalnym, choreoterapeutą, a pan Marcin lekarzem z wykształcenia, teologiem, autorem także pieśni religijnych i od niedawna diakonem również, tak? No, od ponad roku jestem duchownym, co się rzadko zdarza w kościele katolickim zachodnim, że mężczyzna żonaty jest duchownym. Rzeczywiście jestem diakonem, przyjąłem sakrament święcy diakonatu 18 czerwca rok temu. Oboje małżonkowie są psychoterapeutami i wydawcami, to znaczy pisarzami raczej, autorami książek Jak współpracować z łaską oraz Rodzice w akcji. Ja myślę, że dla wielu słuchających nas w tej chwili osób są to znane pozycje, a jeśli nie, to ja bardzo, bardzo polecam i zachęcam do zapoznania się z tą lekturą. Dzisiaj chcę Państwu zaproponować taki temat mówiący o wychowaniu dziecka w sytuacji, gdy zabraknie jednego z rodziców, gdy jeden z rodziców odejdzie, bądź to śmiercią taką naturalną, bądź po prostu taką decyzją z wyboru. Zatem ja dzisiaj chciałabym zapytać Państwa, jak leczyć te rany, bo no, wiadomo, że jest
to bardzo trudna sytuacja dla osoby dorosłej, dla samej osoby, która już jest dojrzałą osobą, a jaki ogromny ma to wpływ na dziecko, no to możemy sobie wyobrazić, ale myślę, że na ten temat nasi goście zechcą w tej chwili powiedzieć kilka słów. Bardzo proszę. Tak, zanim parę rad, bo rzeczywiście parę rad przywieźliśmy ze sobą, wiedząc, jaki będzie temat audycji, to chcielibyśmy utulić wszystkie osoby, które samotnie wychowują dzieci z różnych powodów. Robimy dziad, czy dlatego, że robotę, po ścianach się snuje, po podłogu tu leżą. Czy też dlatego, że dramat separacji czy rozwodu, różne są kraje losu, natomiast każdy samotny tata, samotna mama, która jest dziećmi, częściej to są kobiety, wymaga wielkiego szacunku. Pierwsze co, to chcemy wam powiedzieć, że was naprawdę jakoś przygarniamy do serca. Mówimy, że to nie jest prosty kawałek. Można powiedzieć, że nawet jeżeli obydwoje rodzice wychowują dzieci, to jest to dosyć ciężko, trudno. Ale jeżeli jest się w pojedynkę, to naprawdę zdajemy sobie sprawę, że jest to naprawdę dużo ciężej, wiele trudności w związku z tym, takiej właśnie mamy, czy ojca człowieka. Na pewno nie chcieliśmy się tu wyłączać, ale parę rad takich udzielić. Może właśnie w związku z tym, że zostaje tylko jeden rodzic, czy to właśnie mama, czy tata, czasami jest taka chęć, czy tendencja tego zastąpienia tej drugiej roli. Na przykład kobieta próbuje trochę być i matką, i ojcem. Czasami słyszałam takie wypowiedzi, że kobieta mówiła, no próbuje być i mamą, i tatą dla tych swoich dzieci. Ale tak dają z siebie wszystko. Ale przecież właśnie każdy z nas ma swoje ograniczenia i taka kobieta czy mężczyzna nie jest w stanie zastąpić tego drugiego rodzica i to nie jest coś nie tak. Tak właśnie po prostu jest. To, co należy robić, to zdecydowanie starać się być jak najlepszą matką, czy jak najlepszym ojcem i znaleźć taką nadodpowiedzialność chęć zastąpienia tej drugiej osoby, ponieważ to jest raz, że niemożliwe, a dwa, nawet niekorzystne. I jest dobrym pomysłem bycie ojcem i matką, bo mamy określoną płeć. Jeśli jesteś kobietą, to będziesz matką. Jeśli jesteś mężczyzną, to bądź dobrym ojcem, a nie próbuj tego zastępować. Natomiast rzeczywiście, jeśli na przykład mama wychowuje chłopaka czy chłopaków, to dobrze jest podeprzeć się pomocą dziadka, wujka, podesłać chłopców do jakiejś organizacji harcerskiej, sportowej, gdzie będą mieli kontakt z mężczyznami, żeby mogli nadrabiać sobie ten deficyt, bo najlepsza mama nie zastąpi mężczyzny w pewnym okresie życia i trzeba się z tym zmierzyć, pogodzić i nie próbować być samowystarczalny, tak. Czyli trzeba się naprawdę rozejrzeć wokół, zobaczyć, do kogo można by z tych takich osób bliskich, znajomych poprosić o pomoc, o wsparcie. No na pewno. Ale to które mogłyby mogą być właśnie czy dziadkowie, czy właśnie wujkowie, szwagrowie, można wyjechać razem na jakiś wspólny wyjazd, spędzać święta, jakieś weekendy, wyjazdy, żeby ten kontakt z mężczyzną na przykład. A jak w rodzinie ważny był. To organizacje jakieś, które są sprawdzone, bezpieczne, gdzie można posłać chłopaka. Natomiast z córką jest z kolei tak, że to również i z chłopcem też jakby drugi punkt, o którym chcemy powiedzieć, jest pewna obawa, czy niebezpieczeństwo uzależnienia tego dziecka od siebie, to znaczy uczynienia go takim partnerem życiowym, stawienia go w miejsce właśnie tego brakującego męża czy brakującej żony. Dziecko stanowiłoby taką rekompensatę dla rodzica, tak? Tak, emocjonalną i czasami również taką, no przede wszystkim po linii emocjonalnej to się dzieje. To jest też tak, że często same dzieci próbują zastąpić na przykład nieobecnego ojca, być dla mamy właśnie tak, wchodzą w tą rolę dorosłego człowieka. Tak. Nie powinno im się na to pozwolić. One same to oczywiście to nie jest tego świadome, to się dzieje na poziomie nieświadomym, zarówno ze strony czy tej mamy, czy tego dziecka, czy ojca, ale warto mieć tego świadomość, że dziecko ma prawo do swojego dzieciństwa, do swojej beztroski, do bycia dzieckiem, do nieprzyjmowania, właśnie wręcz należałoby nie pozwalać właśnie wchodzić w rolę, nie wiem, brakującego męża, kiedy, nie wiem, syn próbuje być takim partnerem dla matki, wsparciem, albo kiedy zaprasza się córkę do takiej roli przyjaciela.
przyjaciółki, powiernicy mojego bólu, mojej samotności, czy tego, co się złego wydarzyło pomiędzy mną a moim mężem. No bo tak, przychodzi po prostu wieczór, jestem sama, jestem sam. Nie mam drugiej osoby dorosłej, z którą mogę się podzielić sobą, więc zostają dzieci. I teraz jest taka pokusa, żeby to dzieci właśnie stały się takim powiernikiem, przyjacielem czy partnerem. I to jest bardzo niedobre dla tych dzieci. Utrudnia im później odejście. O właśnie, to są te skutki, prawda? Które tak wyglądają, czyli są bardzo związane, czyli jakoś za bardzo. Tak. Może tak się zdarzyć. Czasami nawet mówimy toksycznie. Warto mieć świadomość, że nasz sukces polega na tym, że dzieci od nas odchodzą, a nie, że z nami zostają. Widok, tak, widok 40-letniego dziecka przy mnie to nie byłby widok budujący. Ja nie chcę widzieć moich dzieci, które się ze mną starzeją w domu. Zdarza się też z osobami, którymi ja się spotykam w gabinecie psychoterapeutycznym, że na przykład jeżeli taka dziewczynka, córka była obciążona bardzo mocno sprawami swojej mamy, która samotnie ją wychowywała, ona bardzo często była przedojrzała, taka właśnie bardzo mądra, rozsądna, taka odpowiedzialna, ale jako dorosła osoba stwierdza, że nie miała dzieciństwa, że nie była dzieckiem, że nie miała właśnie tej okazji bycia dzieckiem, beztroskim, bawiącym się i była zbyt wcześnie wprowadzona w świat dorosłych, obciążona po prostu sprawami, które nie powinny dotyczyć dziecka, tylko osób dorosłych. Czyli samotna mama. Tak, ale co się dzieje jeszcze? Chciałam zapytać, a co się dzieje wtedy? Co z tymi emocjami, które no pewnie gdzieś tam są wyparte na bok, tak? Bo przyjmuje rolę tego dorosłego człowieka. I co dalej? Jak to może skutkować w jej życiu? Deficytami emocjonalnymi skutkuje, bo jest przede wszystkim brak przestrzeni dla dziecka. Każdy z nas ma takie dziecko wewnętrzne w sobie i za szybko ktoś się staje taki dorosły, mówimy stary maluśki. Za szybko nie ma czasu, żeby to dziecko sobie dojrzewało, żeby sobie machało nogami na huśtawce, w przenośni mówiąc. I jeszcze jest jeden problem taki, że bardzo trudno jest odejść od takiej mamy czy taty bez poczucia winy. Samotna mama czy samotny tata powinna dawać jasny komunikat swojemu dziecku. Poradzę sobie bez ciebie. Aha, to jest bardzo istotne, na pewno. Tak, dam radę sama. To trzeba tak. Powiedzieć dziecku, tak? I teraz właśnie, dlatego kolejna rada. Jeszcze za mało. Tak. Ponieważ dzieci bardziej funkcjonują nawet nie tylko na tym, co słyszą, ale jakby co odczuwają. Co widzą. Dlatego jest bardzo ważne, żeby taka mama czy tato, którzy samotnie wychowują swoje dzieci, mieli swój świat. Żeby mieli swoje zainteresowania, swoje pasje, swoich znajomych, wyjścia właśnie bez dziecka. To jest bardzo ciężko, bez poczucia winy, jak to tutaj moje dziecko, nie wiem, nie ma współmałżonka, prawda, a ja sobie, nie wiem, zajmuję się sobą, wychodzę sobie na swój fitness, na swoje bieganie, czy nie wiem, z koleżankami się spotykam, ale właśnie tak, jeżeli kochasz swoje dziecko i chcesz mu pomóc kiedyś, nie wiem, żeby mógł spokojnie odejść, gdzieś, moja mama ma swój świat, moja mama... Paradoksalnie trzeba zostawić. Paradoksalnie, samo sobie. Ona mogła spokojnie widzieć, że aha, nie jestem całym światem mojej mamy, nie jestem całym światem mojego ojca. To jest niezwykle ważne, żeby dziecko nie... To dotyczy zarówno dwojga rodziców, którzy też potrafią nas wichnąć tutaj. Ale tutaj jest jeszcze relację, ale to jest większe ryzyko, że dziecko stanie się całym światem i teraz ja całe swoje życie podporządkowuję dziecku. To jest bardzo poważny błąd samotnego rodzica, samotnej mamy czy taty. Trzeba mieć swoje hobby, swoich dorosłych znajomych, przyjaciół, swoje życie. Czasami wyjechać bez tego powiedzieć dziecka dziecku, też. Czasami, no. Jak to jednak męski głos jest, prawda? Starsze dziecko, częściej. Zostawić je. Jest uzależnione od wieku dziecka, prawda? Tak, oczywiście. Trzeba zachować. Pani Monika mówi już o takim dojrzewającym pewnie, rozsądzącym. Ale właśnie czasami mama jest sama, brakuje tego męskiego głosu, zostaw to dziecko, przestań się tak martwić, przestań się tak opiekować, poradzi sobie, prawda, tej równowagi może nie dać. Opiekuńczość, jeżeli to kobiety samotnie wychowują dzieci, często właśnie mówię kobiety, bo czasami to już potem jest nie tylko mama, ale na przykład babcia, ciocia i no kobiety, jak te kobiety mają taki instynkt macierzyński, często jest porobione. Każdemu się oberwało. Dodajmy jeszcze, że często to jest kwestia też nieświadomego takiego procesu rekompensaty tej straty, czyli albo, że
drugi małżonek umarł albo odszedł i teraz ten, który został, chce temu dziecku jakby wynagrodzić często duży ból emocjonalny. W związku z tym istnieje ryzyko, każdemu się oberwało. Właśnie poczuciu winy, czasami nieuświadomionym, będzie się trudniej stawiało granice, trudniej się będzie stawiało wymagania, trudniej będzie zostawić, bo będzie się miało wrażenie, że jak ja zostawię, no to już to dziecko jest całkiem samo. A jeśli będę na takiej sytuacji, że mimo wszystko rodzic, który będzie się zastosowywał do tych rad, o których tutaj przed chwilą powiedzieliście Państwo, no, będą takie sytuacje trudne, że nie będzie można samemu sobie poradzić, to co wtedy? I dziadkowie, i osoby tam wspierające nas z rodziny też nie będą za bardzo miały takiego decydującego wpływu głosu. Co w takiej sytuacji można zrobić? No tutaj ja bym bardzo zdecydowanie radził i to radził nie tylko pojedynczym rodzicom, ale nawet twojego rodzica, że konieczne jest sięganie po wsparcie właśnie z poradni, czy jakiś coaching rodzicielski. Naprawdę dwojgu rodzicom, wiem co mówię, jest ciężko czasami przenieść jakieś sytuacje, co to dziecko czy nastolatek potrafi zrobić, jak nas załatwi. A tutaj tym bardziej samotna mama czy tata. I często jest właśnie tak, że ci ludzie bardzo się spinają. Dam radę. Do tego dochodzi jeszcze jakiś wstyd czasami, zupełnie nieuzasadniony, że no, to, co się wydarzyło, to jest tak wstydliwe, to tylko się mogło mi zdarzyć. To nie jest prawda. Dzieje się to wszystkim rodzicom naprawdę. Różne rzeczy się dzieci urządzają. Nie ma się czego wstydzić. Najgorsza jest właśnie taka izolacja, że sobie muszę sam poradzić, albo że się wstydzę powiedzieć, że mam kłopot. Czasami nawet dziadkowie tego nie wiedzą. Ja znam rodziców samotnie wychowujących dzieci, których dzieci piją ich piły. Rodziców tą mamę czy ta, no mamę akurat, chociaż i z ojcem mi się zdarzyło, że córka piła ojca. I ci ludzie wstydzili się o tym powiedzieć, więc jak najszybciej szukać pomocy. I to nie na zasadzie najlepiej, nie jak już jest sytuacja awaryjna. Właśnie, czy psychologa, czy pedagoga, tak. Może być pedagog nawet w szkole, jeżeli jakoś jest osoba zaufana, czy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Więc to jest też pomoc bezpłatna, taka profilaktyka ze strony państwa. Przewidzieć naszą audycję z jakąś formą profilaktyki na przykład. Lepiej jest szukać właśnie wsparcia wcześniej, zanim ten jakiś problem się pojawi, albo w ogóle zanim się pojawi, wiedząc, że takie mogą być, niż już mam luz na gardle i rzeczywiście jest bardzo ciężko. Bardziej, że jest rodzic pozostawiony sam sobie, tak jak tutaj mówiliśmy, najczęściej rzeczywiście emocjonalnie daje się wyeksploatować maksymalnie i w takiej sytuacji trudno mu jest zrozumieć, że mogą mimo wszystko zaistnieć jakieś niepowodzenia, prawda? Tak, bo zrobił wszystko. Zrobił wszystko, nawet ponad to. Tak. Ja chcę, tak? Proszę, ale tutaj taką mam jeszcze myśl, że no właśnie, że często jest tak, że wychowujemy sami, ale na przykład to jest kwestia nie śmierci współmałżonka, tylko rozejścia się, rozwodu, separacji. No, zdarza się, przecież wiemy, że często niż kiedyś. To też zachęcalibyśmy do tego, żeby korzystać, tak jakby przerzucić też odpowiedzialność za wychowanie, na tego drugiego rodzica. Bo nawet jeżeli te sprawy pomiędzy mną a moim mężem się źle bardzo poukładały, to jednak jeżeli chodzi o dziecko, to są jakaś inna przestrzeń, w której ja jak najbardziej mam prawo oczekiwać pomocy ze strony męża, nie tylko finansowej, na przykład byłego męża, ojca dzieci. Tak, naprawdę ten rodzic, który mieszka z dziećmi, ma narzędzia do tego, żeby dziecko wychowywać, bo on dysponuje pieniędzmi, powie, ale wsparcie jakieś czasami można chcieć uzyskać. Nie zawsze to się udaje. I to, co ważne, to żeby naprawdę, na ile to jest możliwe, nie utrudniać dziecku kontaktu z tym drugim rodzicem. Nawet jeśli dla mnie ta sytuacja jest bardzo bolesna i wszystko we mnie wyje i chciałbym, nie mogę temu człowiekowi wybaczyć, czy mam ogromny żal czy pretensje, albo uważam, że to jest człowiek, który nie zasługuje na szacunek, to jednak dziecko nie ma innego taty, nie ma innej mamy i trzeba koniecznie pomóc temu dziecku. Jednak coś w tym tacie czy
mam je odnaleźć, nawet jeśli to się wydaje bardzo niewiele. A z drugiej strony warto pamiętać o tym, że jeśli mówilibyśmy źle o tym rodzicu, który odszedł, to wcześniej czy później paradoksalnie dziecko najczęściej solidaryzuje się z tym rodzicem, którego nie ma i o którym źle się mówi. W wieku dojrzewania najprawdopodobniej będzie bardzo duży problem, bo dziecko będzie miało taki niewyrażony, czasem nieświadomy żal i będzie gdzieś solidaryzowało się z tym rodzicem, którego nie ma. Czyli na przykład, mówię teraz skrajny przykład, jeśli ten ojciec czy matka, którzy odeszli, są alkoholikami, to dziecko może jakby nieświadomie też stać się alkoholikiem, żeby choć trochę tego rodzica odzyskać, więc nigdy nie mówmy źle dzieciom na temat ich rodziców. Nawet jeżeli nie da się mówić dobrze, to przynajmniej nie mówmy źle o tym drugim rodzicu, o ojcu czy o matce, ponieważ dziecko nie ma innego ojca, nie ma innej matki. Też myślę, że ważny jest taki przekaz, jeżeli to jest kwestia właśnie rozwodu, rozejścia się małżonków, żeby dziecko miało jasną informację. To są sprawy pomiędzy mną a mężem, żoną. One nie dotyczą ciebie, to jest prawo i do mamy, i do taty. To są nasze sprawy między nami dorosłymi. To nie jest ani twoja wina i ty masz prawo i do mnie, i do taty, czy do mamy. Sytuacje, kiedy dziecko bierze tą winę na siebie, także tutaj, żeby też ustrzec przed takim nieszczęściem. Tak, powiedzieć, my nie poradziliśmy sobie, to jest prawda. A ja cię kocham, tato cię kocham. To są nasze sprawy, myśmy sobie nie poradzili, to nie jest twoja wina, ty masz swoje życie, ja mam swoje życie. Czasami niestety w przypadku właśnie takiej separacji, rozejścia się, rozwodu jest pewna wykorzystywanie dziecka do pewnej gry pomiędzy małżonkami, takiego, powiem kolokwialnie, dokopywania sobie poprzez dziecko. I to jest bardzo obciążające dla dziecka, to jest pewna krzywda dziecka, to jest coś, co niestety nie jest dla niego dobre. Skutki poniosą nie tylko dzieci, ale i dorośli. Drodzy Państwo, dzisiaj w studio pani Monika i pan Marcin Gajdowie. Temat, tak jak Państwo słyszeliście, mówiliśmy o wychowaniu dzieci w sytuacji, gdy zostaje jedno z rodziców. W tej chwili zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji, do podzielenia się refleksją. Być może ktoś jakieś świadectwo chciałby krótkie złożyć, to zapraszam bardzo gorąco. Przypomnę numery telefonów dla telefonujących z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55, a dla tych z Państwa, którzy telefonują z Polski Południowej, to numer 56 655 23 56. Zapraszamy i oczekujemy na Państwa telefony. Prezesa Sądu Najwyższego. Przypomnę, że będą zgłoszone nie dwie, tylko trzy kandydatury do pana prezydenta na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jak również na stanowisko prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Rozdział trzeci to jest rozdział, który zajmuje się nawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego. Projekt upraszcza i czyni transparentnymi procedury związane z wyłanianiem kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, a ponadto wzmacnia pozycję Krajowej Rady Sądownictwa w procesie powoływania sędziów na to stanowisko. Obsadzanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego rozpoczyna obwieszczenie ministra sprawiedliwości o liczbie wolnych stanowisk, lekarzy i nauczycieli. Skończyła się europejska cywilizacja. Jednak od lat Ukraińcy zrzucają z siebie odpowiedzialność za ludobójstwo. Banderowców czczą jako bohaterów. To, co powiedzieli Państwo, to jest prawdą. Książka nic nie jest w porządku.
wywołał moja rodzinna historia Krzesina Radomskiego. Przybliża nie tylko wydarzenia z lipca 1943 roku, ale również naświetla stosunek Ukraińców do Polaków, próby zafałszowania historii. A teraz witamy w naszym studiu pana Dariusza Zalewskiego, pedagoga i autora książek poświęconych wychowaniu. Panie Dariuszu, najwybitniejszym dziełem ojca Woronieckiego jest katolicka etyka wychowawcza. Co sprawia, że ten jasny, klarowny wykład najważniejszych kwestii etycznych i pedagogicznych pozostaje po dziś dzień najlepszym przewodnikiem dla każdego rodzica i wychowawcy? Prawda. Czytamy. Katolicką etykę wychowawczą w 20 latach. Jest to wciąż świeże, intelektualnie dzieło. Ojciec Woroniecki zawarł w tej książce pewien kanon wiedzy katolickiej wychowawczej, która jest uniwersalna dla każdego pokolenia. I nawet gdy dzisiaj mamy erę komputerów, telewizorów i do pewnych problemów ojciec Woroniecki nie mógł się odnosić, to przez analogię również możemy te problemy rozwiązywać, czy starać się rozwiązywać, odnosząc się do wskazówek, które dał nam przed laty w katolickiej etyce wychowawczej. Jest to naprawdę solidna dawka, również można tak powiedzieć, katolicyzmu, pewnej takiej klasycznej wersji, która nie jest, infiltrowana czy skażona przez różne modernistyczne otwartość. Jest także ponownie dostępna książeczka Umiejętność rządzenia i rozkazywania. Komu moglibyśmy polecić tę lekturę? Wychodzi tu wyłącznie o polityków, o sprawujących władzę. Umiejętność rządzenia i rozkazywania to naprawdę wyjątkowa książeczka, bo nie jest to wielka księga, ale można powiedzieć taki mały traktacik o tym, jak wydawać polecenia swoim podwładnym, w jaki sposób je egzekwować. Książka może być skierowana do rodziców, do nauczycieli, ale nawet do przedsiębiorców, osób, które prowadzą swoje firmy. Dzisiaj pisze się tomy o tak zwanym efektywnym zarządzaniu, a tutaj mamy pewną taką tradycyjną, można wręcz powiedzieć klasyczną wersję podejścia do tego problemu, sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem Pana Boga, co jest bardzo ważne. Ojciec Jacek Woroniecki w tej książce daje nam wskazania, podobnie jak w katolickiej etyce wychowawczej, uniwersalne, ale również bardzo praktyczne. Nie jest to tylko sama teoria taka, którą można wykładać na uniwersytetach, ale ojciec Woroniecki pisał to między innymi na przykład dla przełożonych zakonów, którzy w jakiś sposób również muszą zarządzać pewną grupą ludzi. I on właśnie dał im takie wskazówki na współczesny czas. Ostatnio w cyklu Pisma Wybrane Jacka Woronieckiego okazały się dwie kolejne książeczki. Raport niebieski i Gawęda o gawędzeniu. Pierwsza z nich opisuje dramatyczną sytuację polskiego wachmistrza, który po młodym życiu poświęconym walce za ojczyznę staje do ostatniego żołnierskiego raportu. Książeczka poświęcona jest etyce żołnierskiej, ale każdy z nas na pewno może w niej znaleźć coś wartościowego. Rzeczywiście. Raport niebieski to, można powiedzieć, wyjątkowa książka twórczości ojca Jacka Woronieckiego. Dlaczego wyjątkowa? Bo o ile w przypadku katolickiej etyki wychowawczej czy umiejętności rządzenia i rozkazywania wielu, wielu innych jego książek, mamy do czynienia z traktatami moralnymi, teologicznymi. Tutaj ojciec Woroniecki chce dotrzeć do szerszego grona czytelników i posługuje się formą opowiadania. Jest to po prostu takie opowiadanie o żołnierzu, który trafił do nieba i tam musi zdać warto ze swojego życia. I ojciec Woroniecki wykorzystuje tę sytuację do tego, żeby pokazać czytelnikowi taki swoisty rachunek sumienia. Co prawda dotyczy on konkretnego żołnierza, ale oczywiście przez analogię możemy go odnieść do każdego człowieka. Zatem mamy lekką formę opowiadania, ale jest to bardzo istotna, doniosła treść. Żołnierz odpowiada na pytania, które zadają mu święci w kontekście różnych problemów życia żołnierskiego. No i trzeba tu wprost powiedzieć, że
Nasz główny bohater, żołnierz Walenty, nie jest idealną cukierkową postacią, także nie myślmy, że trafimy nagle na osobę, która jest jakaś taka wykreowana tylko po to, żeby nam pokazać jakiś niedościgły wzór. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Ten żołnierz popełniał grzeszki, a można nawet powiedzieć, że grzech. Tutaj naprawdę możemy z takiej innej perspektywy zrobić sobie rachunek. Książeczka Gawęda o gawędzeniu jest z kolei swego rodzaju poradnikiem. Co robić, żeby ludzie nas słuchali? Co czyni naszą mowę barwną i ciekawą? A wiedza z pewnością przyda się każdemu, kto pracuje z dziećmi, ale także rodzicom i dziadkom. Gawęda o gawędzeniu to również książka, która no jest, można powiedzieć, zaskakująca, jeśli chodzi o sam tytuł, ale również jej treść, bo trudno znaleźć tego typu książkę. Kto dzisiaj pisze książki o gawędzeniu? Jeżeli nawet pisane są książki o tak zwanej komunikacji, to one mają nieco inną, bardziej taką, powiedział, techniczną formę. A tutaj Wojciech Dworoniecki nawiązuje do tego, w jaki sposób docierać do ludzi, w jaki sposób do nich mówić. Nawiązuje do formy, byśmy powiedzieli, harcerstwa. Gawęda jest taką formą przekazywania pewnych treści typową dla harcerstwa. Harcerze po znojach i trudach dnia siadają przy ognisku, tam ktoś opowiada taką gawędę z jakimś moralem. Ojciec Dworoniecki zastanawiał się, jak właśnie opowiadać, jak mówić do młodzieży, nie tylko do młodzieży, żeby ich zainteresować. To jest taki traktat, jak gawędzić, jak mówić ciekawie. Jak ludzi interesować. Co ciekawe, ojciec Dworoniecki zwraca uwagę, że żeby dobrze mówić, gawędzić, nie wystarczy tylko czytać książki, mieć dużą wiedzę. Jak to powiedział, należy również czytać z księgi życia, obserwować różne sytuacje życiowe. Dlatego dobrymi gawędziarzami są osoby niewykształcone, ale które po prostu potrafią obserwować życie i potrafią ciekawie błędować. Oczywiście ważne też to będzie rozwijanie słownictwa, ale też to, co ojciec Dworoniecki nazywał sercem. To znaczy, żeby mieć pewien, jak to nazwał, ton męski, woli do czynu. Czyli to serce to nie jest taka tylko siedziba uczuć, ale to jest specyficzny sposób przekazywać taką wewnętrzną siłę, którą się ma w sobie i przelewać ją. Bardzo ciekawa książeczka. Naprawdę zachęcam do jej przeczytania, przestudiowania, no bo jest to sztuka, którą trzeba się po prostu w dużej mierze też nauczyć i praktykować, bo nie każdy ma taki dar gawędzenia, ma sam z siebie. Te wszystkie książki ojca Jacka Wronickiego, które tutaj, o których tutaj dzisiaj mówimy, czyli katolicka etyka wychowawcza, umiejętność rządzenia i rozkazywania, raport niebieski, gawęda o gawędzeniu, to są książki wciąż aktualne, które są również bardzo cenne dla polskiej kultury w ogóle. Generalnie twórczość Wojciecha Dworoniecki jest bardzo cenna, dlatego ona nie może być zapomniana. Kupujmy te książki, starajmy się je przekazywać znajomym, uprzejmie, bo ojciec Jacek Dworoniecki jest naprawdę w moim przekonaniu jedną z najważniejszych postaci XX wieku w kontekście tego, czym ja się zajmuję, czyli pedagogii. Ojciec Dworoniecki mówił o katolickiej etyce wychowawczej. Zwracał uwagę na to, że podstawą do pedagogiki powinna być etyka oparta na solidnych podstawach wiary katolickiej, a nie jakaś psychologia czy jakieś nauki medyczne, jak to się często mówi w kontekście nauki medycznej. Właśnie nauki stają się przewodnikami dla pedagogiki, czy psychologia, różnego rodzaju nauki medyczne. Może tak na koniec dodam tylko, że ja w swoich artykułach na stronie edukacji klasycznej staram się upowszechniać myśli ojca Jacka Dworoniewskiego, Ojciec Albert Krąpiec. Jest to dzieło ojca Jacka Dworoniewskiego pomimo upływu czasu. Bardzo taki świeży, motywujący do działania.
wskazują mnie prawo do to powiedzmy jeszcze, że pierwszą książeczką z cyklu była Tajemnica Miłosierdzia Bożego. Ojciec Jacek Poroniecki pisał o Bożym Miłosierdziu niedługo po śmierci siostry Faustyny, zainspirowany jej objawieniami Boga. Wybitny etyk i pedagog o wielkim pokorze mawiał: mam nadzieję, że na sądzie będzie mi pamiętane, że pisałem nie tylko o cnoty, lecz także o miłosierdziu. Książka Tajemnica Miłosierdzia Bożego przedstawia prawdy wiary o tym największym przymiocie Boga, wskazane na kartach Biblii i na Ufaniu Świętym, oraz daje wskazania, jaką postawę powinien przyjąć chrześcijanin w odpowiedzi na otrzymany Boży dar. Żegnając naszego gościa, przypominam, że pełen wykaz publikacji ojca Jacka Woronieckiego wraz z omówieniami znajdą Państwo na stronie www.prawekxiążki.pl. Drodzy słuchacze, teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy z panią Katarzyną Moduł z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Pani redaktor, jakie nowości możemy zaprezentować dziś w naszym kąciku Książka dla Zdrowia? Witam Państwa serdecznie. Dziś po raz kolejny chcemy Państwa zachęcić do sięgnięcia po zioła. Zażywanie chemicznych farmaceutyków powoduje wiele ubocznych skutków, a przecież często, choć oczywiście nie we wszystkich przypadkach, możemy je zastąpić specyfikami naturalnymi. Niestety, zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkie naturalne bogactwo, dające zdrowie, mamy na wyciągnięcie ręki. Niemal każda roślina kryje w sobie dobroczynne i lecznicze właściwości. Cóż z tego, skoro przynoszący miliardowe zyski rynek farmaceutyczny, drapieżny i ekspansywny, wyparł około 25 tysięcy naturalnych środków leczniczych. Jakie książki moglibyśmy zaproponować słuchaczom, którzy chcą po raz pierwszy sięgnąć po zioła? Doskonałym przewodnikiem po świecie ziół są książki dr Moniki Fijołek, Ziołowe skarby polskiej ziemi, Zioła w domowym ogrodzie oraz Zioła na odporność. Naturalne metody zwiększania odporności dorosłych i dzieci. Doktor Fijołek w przystępny sposób tłumaczy, jak uprawiać i pielęgnować zioła, które z nich można hodować w doniczkach na parapecie, a które wymagają uprawy w ogrodzie. Dlaczego jedne mogą rosnąć obok siebie, a innych pod żadnym pozorem nie wolno posadzić w sąsiedztwie? Które zioła warto mieć na swojej grządce, a które wystarczy po prostu kupić? Jak zaprojektować i założyć ziołowy ogród? Książki Ziołowe skarby polskiej ziemi, Zioła w domowym ogrodzie oraz Zioła na odporność uczą najlepszej profilaktyki. Bezpiecznej, nieinwazyjnej, czerpiącej z leczniczej mocy natury. Jest to szczególnie ważne w przypadku ludzi starszych, którzy chorują ze względu na wiek. Ludzie starsi zmuszeni są najczęściej do stosowania wielu leków. Jednak większa ilość leków to także zwielokrotniona ilość działań niepożądanych. Statystyki są dramatyczne. Jeżeli ktoś zażywa 8 lub więcej rodzajów leków, to statystycznie ma 100% pewności wystąpienia powikłań. Przyczyną 10% przyjęć do szpitala osób starszych są powikłania polekowe, tak zwany geriatryczny zespół iatrogenny. Uważa się, że jest on przyczyną 20% zgonów u osób w wieku podeszłym. Wszystkie te informacje powinny nas skłonić do sięgnięcia po środki słabiej działające osób starszych skuteczne, po zioła. Zioła działają wielokierunkowo, dlatego mogą zastąpić kilka leków naraz. Zamiast kupować drogie i szkodliwe leki czy suplementy, zachęćmy lepiej naszych dziadków i babcie do sięgnięcia po książkę Ziołowe skarby polskiej ziemi, Zioła w domowym ogrodzie oraz Zioła na odporność. Jednym z najczęstszych schorzeń, na jakie cierpią ludzie starsi, to problemy z sercem i układem krążenia. Najnowsze statystyki medyczne związane z chorobami serca są zatrważające.
następujące. W ciągu ostatnich 3 dekad umieralność z powodu zaburzeń naczyniowo-sercowych wzrosła 5-krotnie. W ciągu roku zawał serca dotyka 100 tysięcy osób, a dla 35 tysięcy kończy się śmiercią. Nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba wieńcowa to dolegliwości, które występują praktycznie w każdej rodzinie. Jak z tej sytuacji ratować się ziołami? Doradza Zbigniew Nowak w książce Zioła dla chorego serca. Poradnik podpowiada, w jaki sposób chronić serce i cały układ krążenia oraz uczy, jakie rośliny mają dobroczynny i leczniczy wpływ na pracę serca. Jak się okazuje, zioła dla chorego serca są powszechnie dostępne, jak na przykład kasznik czy serdecznik, również owoce, winogrona, czarna porzeczka, żurawina i inne. Jak wzmacniać chore serce, dowiemy się również z książeczek doktora Dona Colberta z tytułem Biblia leczy z choroby serca oraz Biblia leczy nadciśnienie. W tych przystępnych książeczkach doktor Colbert zawiera bogactwo informacji pomocnych w profilaktyce i leczeniu chorób serca. Odsłania biblijne tajniki zdrowotne i wyniki najnowszych badań medycznych, z których dowiemy się, jak utrzymać swoje serce w dobrej formie. Pozycję Biblia leczy choroby serca oraz Biblia leczy nadciśnienie pokazują, że na kartach Pisma Świętego odnajdziemy porady zdrowotne zgodne z osiągnięciami współczesnej medycyny. Kolejna warta uwagi książka Dona Colberta nosi tytuł Pozbądź się toksyn 30 dni. Autor w obrazowy sposób objaśnia czynniki podwyższające ryzyko zachorowań i podaje rozwiązanie, jak uniknąć raka, chorób serca i wątroby, cukrzycy i innych schorzeń według sprawdzonego i bezpiecznego programu postu na sokach z owoców i warzyw. Taki post głęboko oczyszcza ciało, wzmacnia witalność, energię, zdrowie, usuwa toksyczny tłuszcz, przywraca zdrowy wygląd. W książce Pozbądź się toksyn w 30 dni Don Colbert przypomina także ponadczasowe zasady życia w zdrowiu, pomagające ludziom na całym świecie zmienić złe nawyki i odbudować nadwątlone siły fizyczne i duchowe organizmy. Ten rodzaj diety przypomina propozycję odżywiania doktora George'a Malthusa, zawartą w pozycjach lecznicza dieta Alleluja oraz dieta Alleluja leczy raka. Dieta doktora Malthusa, oczyszczająca z toksyn i aktywizująca system odpornościowy, pozwoliła autorowi pokonać śmiertelną chorobę. Przez rok jadł wyłącznie surówki i pił 2 litry soku warzywnego dziennie. W tym czasie jego nowotwór zniknął. Przestały mu również doskwierać wszystkie inne wcześniejsze dolegliwości, jak cukrzyca i nadciśnienie. Tą niezwykłą historię dr Malthus opisał w książkach Dieta Alleluja leczy raka oraz Lecznicza dieta Alleluja. To jest właśnie podstawowy wymóg takich terapii. Ich skuteczność zależy od cierpliwości, konsekwencji i systematyczności w stosowaniu. Nie możemy oczekiwać cudów po kilku dniach terapii, ale warto korzystać z tych możliwości, jakie dają naturalne, bezpieczne, przy tym niedrogie specyfiki. Jednym z takich produktów jest miód, znany człowiekowi jako lekarstwo i przysmak od czasów starożytnych. Wciąż prowadzi się nad nim badania, ale dotychczas wyszczególniono w nim już ponad 300 różnych witamin, minerałów, enzymów i aminokwasów. O dobroczynnym działaniu produktów pszczelich, takich jak miód, wosk pszczeli, pyłek kwiatowy, propolis, pisze dr Marek Czekański w książce Miodolecznictwo. Pszczele produkty są dziś stosowane w prawie w każdej dziedzinie medycyny, między innymi w dermatologii, pediatrii, ginekologii, laryngologii, chirurgii oraz ortopedii. Zaletą preparatów opartych na produktach pszczelich jest to, że można je spożywać niemal bez ograniczeń, ponieważ w przeciwieństwie do niektórych innych specyfików nie można
można ich przedawkować. Glut jest także naturalnym konserwantem. Sam nigdy się nie psuje. Ma działanie antyseptyczne, a przy tym zapewnia naturalną, łatwo przyswajalną słodycz. Z powodzeniem zastępując niepożądany w diecie cukier. Ponieważ właśnie się zaczyna sezon na miód, warto sięgnąć po książkę Miodolecznictwo, by lepiej poznać jego lecznicze walory. Dziękujemy pani redaktor za spotkanie. Drodzy słuchacze, zbliżamy do końca naszej audycji. Mamy nadzieję, że dzięki tym wartościowym propozycjom udało się nam zainteresować państwa marketingiem. Przypomnijmy jeszcze raz tytuły omawianych książek. Zapraszam do telefonicznego kontaktu razem z nami Polska Północna Środa, 19 dzień miesiąca. Tych z Państwa, którzy nie zdążyli zanotować tytułu książki albo nazwiska autorów, zapraszamy na stronę internetową www.prawyksiążki.pl. Uważam, że www.prawyksiążki.pl nie znajdą Państwo potrzebnej informacji. Teraz konkurs dla uważnych słuchaczy dzisiejszej audycji. Jaki tytuł nosi książka ojca Jacka Boronieckiego poświęcona sztuce ciekawego opowiadania? Osoby znające prawidłową odpowiedź prosimy o telefon pod numerem 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Ten, kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzyma nagrodę w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jutro o godzinie 18 sprawowana będzie msza święta za przyjaciół Radia Maryja. Słuchajcie w Kościele Świętego Henryka, także jutro o godzinie 18 msza święta, po niej spotkanie w sadze katechetycznej. Pozdrawiam Gniezno w Kościele Świętego Wawrzyńca o godzinie 18.30 msza święta. Także we środę w Przemyślu w Kościele Świętej Trójcy o godzinie 18 msza święta, sprawowana m.in. za ojczyznę. W Suchym Lesie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 18 sprawowana będzie Eucharystia, po niej spotkanie formacyjne w domu parafialnym. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Zawsze i wszędzie. Pozdrawiam, panie Macieju, bardzo proszę. Jutro gorąco zachęcam do modlitw za ojczyznę i zapraszam do ojców jezuitów na królewską, na mszę świętą o 18. To oczywiście w Lublinie, tak? Tak jest, co miesiąc jest tam msza za ojczyznę. Dzień rodziny Radia Maryja, słuchaczko, słuchaczu, Radia Maryja, widzę telewizję chwilową.
Pan słuchajcie Bożego Ciała powinniśmy wiele o rzeczywistej obecności Pana Jezusa, żywego i prawdziwego w Najświętszym Sakramencie. Szczególnie wyraziliśmy wiarę w to podczas procesji Bożego Ciała. One były przepiękne i dużo więcej było uczestników w tych procesjach niż w innych latach w Polsce, gdzie głosy do nas dochodzimy. Teraz proponujemy wszystkim, którzy kochacie Pana Boga, którzy wierzycie. Proponujemy wszystkim, choćby 5 minut, nie bój się tego, 5 minut w tygodniu. Bardzo dziękuję, Panie Macieju, pozdrawiam lub tego, co dobrze życzę Bóg zapłać. Uwaga, święty Łódź, Panami Chrystusa Odkupiciela, jutro w środę o 17:00 msza święta sprawowana w stałych intencjach. W Radomsku w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa o 16:00 spotkanie rozszy modlitwa różańcowa, wcześniej spotkanie, natomiast o 17:00 sprawowana będzie msza święta. Warszawa Ursynów, parafia w Niebo Wstąpienia Pańskiego o 17:45 jutro nowenna godzinie Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18:00, Eucharystia po niej, spotkanie informacyjne w sali świętego Józefa. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie badania Mojca Piotra zostało rodzinę Radio Maryja do podniesienia prawdziwych zakładów pomocy. Oddane Panu i ludziom. Ostatnio wybudowaliśmy sanktuarium, piękne serce Świętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, Świętego Jana Pawła II, a teraz wykańczamy je. Budujemy m.in. organy, drogę maryjną, stację historii Polski. A teraz organizujemy przyjęcie sanktuarium od wodą wdzięczności ze Świętego Jana Pawła II, adoracyjną rodziną bez granic powołania katolickiej zakonu, bez granic połączących Polaków, którzy słuchają Radio Maria, oglądają telewizję Trwam w Polsce i w różnych częściach świata. Kochany, znajdź czas na taką adorację w ciągu tygodnia. Ja mam miłego spotkania, Panie Jacku, w Toruniu, w Grodzie Kopercie, na Bóg zapłać. Ja był zawsze z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Uwaga, nowy tom myśl, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. We środę, czyli jutro o godzinie 18:00, sprawowana będzie msza święta w stałych intencjach, w tym także za naszą ojczyznę. Za chwilę o uwagę poproszę Łopuszno, Łódź, Tarnowskie Góry, Kraków, Wzgórza Krzesławickie oraz Płock. Jeszcze raz powtarzam, z otwartym sercem, patrz na Niego, a On będzie patrzył na Ciebie, w Twoje serce i będzie przemienił. Daj nam znać, kiedy będziesz adorował Najświętszy Sakrament. Proszę pisać na adres Radio Maria, ulica Żwirki i Wigury 80-87-100, Toruń, z dopiskiem na kopercie adoracji. Można też podawać te dane. Uwaga, Łopuszno, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, także jutro o 16:00, modlitwa ku czci Bożego Miłosierdzia, modlitwa różańcowa o 17:00 nowenna, natomiast o godzinie 18:00 msza święta i spotkanie na Starej Plebanii. Łódź, parafia Najświętszego Zbawiciela, przy Alei Włókniany, o godzinie 18:00 msza święta w stałych intencjach dla rodziny Radia Maryja. Może uda się nam zrobić taki grafik przy sanktuarium, tu w Toruniu i doprowadzić dojść do tego, by każda minuta nie była wolna przed Najświętszym Sakramentem, tylko żeby ktoś był tym strasznym adoracyjnym. Tym sanktuarium przyjmie. Oczywiście pilnujmy, żeby była cisza. Pilnujmy, żeby była cisza. Nie przeszkadzajmy słuchaniem, rozmowami, nie przeszkadzajmy nigdy w takiej kaplicy, nigdy w kościele. Zachowujmy się pozdrawiam zawsze bardzo godnie. Góry w parafii Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Jutro o 17:30 nowenna po czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O godzinie 18:00 sprawowana będzie msza święta. W Krakowie na osiedlu Wzgórza Krzesławickie w kościele Miłości
Miłosierdzia Bożego, także jutro o godzinie 18 sprawowana będzie Eucharystia. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Kolejna wyśnę. Zawsze i wszędzie. Proszę Państwa, to właśnie święta Maryja, kościoła Ojca Bernardyna w Piotrowie Słowacji. Jest to granicowa pielgrzymka do Pana Jezusa Cierpiącego, jak co roku. Wyjeżdżamy zawsze 6 sierpnia. Są jeszcze wolne miejsce. Jest 10:15, czas zatem na aktualności dnia. Na 6 sierpnia na miejsce prowadzi bratka Rubi, na Cierpiącego Bernardynu, a zwłaszcza Mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Zapraszam na audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Dominika Tarczyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, niech będzie pokładu. Panie pośle, podsycanie społecznych nastrojów trwa. Festiwal Boże Nienawiści przed parlamentem, później zgromadzenie przed Sądem Najwyższym. Tak wyglądały wczorajsze protesty. Dzisiaj ciąg dalszy inicjatyw podejmowanych przez opozycję, m.in. wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, a także spotkanie posłów Nowoczesnej z przedstawicielami klubów opozycyjnych poświęcone ustawie o Sądzie Najwyższym. Nie byłoby tych dzieł, gdyby nie Państwa solidarna pomoc i zaangażowanie. Do grona naszych ofiarodawców należą m.in. następujące osoby składające dary serca w prawie świętej Anny z Krywi. Są to Teresa Łasiowska, Maria Zygmunt-Czerwińscy, Maria Pienkowska, Barbara Fodorowska, Teresa Stefańska, Elżbieta Pełniowicz, Aleksandra Lamparska, Hanna Leśniewska, a także nasi ofiarodawcy z miejscowości Brzostek, Zofia Jakubowska, Piotr Zofia Halsowie, Ryszard i Krystyna Szarkowie, Albina i Józef Czekajowie, Zofia Bursza, Wanda i Kazimierz Wołowców, Kazimiera Owsiak, Halina Lejkowska, Halina Warchał, Antonina Staniszewska, Dorota i Ludwik Łukowiczowie, pani Krystyna, Dorota Szpak, Łucja i Benedykt Szpakowi. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy. Oczywiście my w naszej codziennej modlitwie pamiętamy o wszystkich naszych ofiarodawcach, a do Państwa, do słuchaczy Radia Maryja, zwracam się zawsze z gorącą prośbą, pomóż mi Ty, jeżeli chcesz, by te dzieła istniały nadal. Dlatego, że idealnym przykładem można ich podać dziesiątki. Jest na przykład
Wyrzucie sobie sądu najwyższego, który odmówił uchylenia immunitetu sędziemu Leopoldowi Nowakowi. Byłem chciał zaliczyć zbrodnię komunistyczną, ale odmówił sędzią sądu najwyższego. Sąd najwyższy odmówił w 2007 roku uchylenia immunitetu sędziemu Jarosławowi E. Białej, Gęsta Białej. I wtedy prokuratury mówi najpierw, że pan Zdrowiec nie wie, co jest sędzia Rymuszu. To jest tutaj bardzo, bardzo mały wybiorny wózków. Spowodował wypadek, który 9 lat tak traciła 4D. I też nie uchylono mu immunitetu. Najciekawsze jest to, że przez 14 lat w KRS nie zadał człowiek, który teraz zdecydował o tym, co będzie sędzią. Człowiek, który teraz, pomimo tego, że ma zarzuty przyjmowania łapówek w formie sztabu złota, nie spłacił zabezpieczenia kaucji finansowej i zadał jest na wolności. No to są patologie, które można by było wymieniać po prostu przez cały dzień. Tego są setki, tysiące błędnych decyzji rażących, które bardzo mocno uderzają w interes społeczny. To musi się zmienić. Opozycja mówi wprost i wskazuje trzy obszary swojego działania, a nie pośle internet, ulica i sami. No tak, tylko że my do tej pory słyszeliśmy w tych paśmach wycieku, jak powiedział Grzegorz Sztytyna, że nie będzie starał się walczyć i zdobywać poparcia społecznego poprzez program projektu ustaw, ale przez ulicę i ogrody. A więc teraz przeniesie się też do internetu, ale gdzie są projekty ustaw? Gdzie jest prawo dla nich? Gdzie są rozwiązania? To jest dramat. Może nas wybrać zwyczajna, prawdziwa kauta, która chciała utrzymać stan 3GRP, która nie musi być.